Good morning, everyone. It's always a great joy to be with you here in Pristina. Dzień dobry, witam wszystkim. To jest dla mnie wielka radość, że mogę tutaj być razem z wami w Pristinie dzisiaj. And I'm always glad to have fellowship with you and enjoy the warm welcome that I always receive. Bardzo się cieszę, kiedy mogę mieć z wami wspólnotę i też cieszę się tym ciepłym przywitaniem, które zawsze tutaj mnie spotyka. And I was reminded, sat there. Kiedy tu siedziałem, przypomniało mi się. Long before I came to a mission school. Na długo, kiedy zacząłem swoją pracę w szkole misyjnej. I came here many, many years ago and we had a conference about depression. I don't know if anybody was here. Byłem tutaj na konferencji dotyczącej depresji. Nie jestem pewien, czy ktokolwiek z was brał w niej udział. It's a great joy from that time to today to see all the new faces. I bardzo, bardzo miło jest, że kiedy porównam tamten czas i teraz, że widzę wiele, wiele nowych twarzy. New Christians. Nowych chrześcijan. Children. Dzieci. Sunday school. Szkółkę niedzielną. And it's a great joy for me to be here. To jest dla mnie wielka radość, że tutaj mogę być. And I bring you greetings from my family, from the Slavic Gospel family as well. Przywożę wam pozdrowienia od mojej rodziny, również od fundacji SGA. And my home church, and there's a lot of people praying while I'm here in the United Kingdom. I w moim kościele, w którym jestem, wiele osób modli się za was i za mnie, kiedy tutaj jestem. So I invite you to stand, and we'll read Psalm 93, just a short psalm. You ask people to stand up? Yeah. Więc Chris prosi, żebyśmy wszyscy wstali teraz i przeczytamy Psalm 93. Psalm 93. Psalm 93. Jahwe zapanował, odział się w dostojność. Jahwe odział się, przepasał się mocą. Tak, wzmocniony jest świat, także się nie chwieje. Twój tron umocniony od dawna, ty sam od wieczności. Jahwe, rzeki podniosły swój głos, rzeki unoszą swe fale. Lecz ponad głosy wielkich i potężnych wód, ponad bałwany potężnego morza, na wysokościach jest Jahwe. Twoje świadectwa pozostają mocno uwiarygodnione. Świętość jest ozdobą twojego domu, Jahwe, na długie dni. Okay, thank you. Dziękuję. These past few years have caused a lot of upset for many people. I przez te ostatnie lata mogliśmy doświadczyć wiele takich zmartwień. Wiele osób doświadczyło różnych zmartwień. In Europe has undergone a great shaking. Europa doświadczyła takiego wstrząsu. COVID came. Przyszedł COVID. And it reminded us how quickly God can bring history to an end. Przypomniał nam o tym, jak szybko Bóg może doprowadzić historię do końca. The invasion of Ukraine has caused heartache to millions of people. Inwazja na Ukrainę spowodowała ból serca dla milionów ludzi. Think of all the refugees. Pomyślcie o wszystkich uchodźcach. One wonders where it will all end. Możemy się zastanawiać, gdzie to się skończy, kiedy to się w ogóle skończy. There seems so much upheaval. Jest tyle różnych wstrząsów. Before COVID, it seemed to be there or there or there, and now it's all on our doorsteps. I przed COVIDem mogliśmy tak myśleć, że te rzeczy działy się tam albo tam w różnych miejscach świata, a teraz dotknęły nas one osobiście. But we know that the inconveniences then that we face, they're very small compared to many people in the world. Ale też wiemy, że te niewygody, których my doświadczamy, te problemy, są niczym w porównaniu z problemami, których doświadczają inni ludzie. But they are real to us. Jednak one dla nas są prawdziwe, są realne. We all have our own concerns in our families, with our lives. Mamy swoje zmartwienia związane z naszymi rodzinami, z naszym życiem. Health problems have been mentioned this morning. Jakimiś problemami zdrowotnymi, mieliśmy je wspomniane tutaj dzisiaj rano. We can have financial concerns. Jakieś zmartwienia związane z pieniędzmi, z finansami. Employment concerns. Z zatrudnieniem. Political unrest. Z niepokojami politycznymi. Difficulties in family life. Problemy w życiu rodzinnym. Members of the family that don't know and love the Lord. Na przykład członkowie rodziny, którzy nie znają, nie kochają Boga. Some that seemed used to, they've wandered and they're not with us anymore. A niektórzy, którzy zdawali się go kochać, odeszli i nie ma ich już dzisiaj z nami. And added to that, we face a constant spiritual threat.
W dodatku cały czas doświadczamy stałego zagrożenia duchowego. We read in Ephesians 6. Przeczytamy fragment Efezjan, z listu Efezjan 6:12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. We have a great enemy of our souls. Mamy potężnego wroga naszych dusz. Satan despises us. Szatan nas zwodzi. He is so against us meeting this morning. Jest tak przeciwny temu, żebyśmy się dzisiaj mogli spotkać. And so all these things added together can cause us to feel overwhelmed at times. I kiedy dodamy te wszystkie rzeczy razem do siebie, one mogą spowodować, że czujemy się przytłoczeni. But our feelings do not affect biblical facts. Ale wiecie, te nasze uczucia nie wpływają na prawdziwość biblijnych faktów. You could have come to church this morning and you feel rotten. You don't feel good. Mogłeś przyjść dzisiaj rano do kościoła i możesz czuć się po prostu źle. You've had a bad day. Miałeś zły dzień. You don't feel like worship. Nie czujesz chęci do tego, żeby wychwalać Boga. But our feelings do not affect biblical facts. Ale nasze uczucia nie mają wpływu na biblijne fakty. And this psalm has got a lot to say to a hurting world. I ten psalm ma dużo do powiedzenia na ten temat. Especially troubled Christians. Szczególnie dla chrześcijan, którzy mają kłopoty. We don't know who was inspired to write it. Nie wiemy, kto go napisał. We don't know when it was written. Nie wiemy, kiedy został napisany. The circumstances. Nie znamy tych okoliczności. But it's given to comfort God's people and to calm the church. Jednak został nam dany, aby pocieszyć Boży lud i uspokoić Kościół. And in this psalm we learn. W tym psalmie możemy nauczyć się kilku rzeczy. Firstly, po pierwsze, the Lord reigns. Że Pan króluje, Pan sprawuje rządy. Let's read verses 1-2 again. Przeczytam jeszcze raz wersety 1 i 2. Jahwe zapanował, odział się w dostojność. Jahwe odział się, przepasał się mocą. Tak wzmocniony jest świat, także się nie zachwieje. Twój tron umocniony od dawna, ty sam od wieczności. Drodzy przyjaciele, niech te słowa tak uspokoją dzisiaj rano nasze serce. Get rid of any fears. Niech oddalą wszelki lęk. Strengthen your faith. Niech wzmocnią waszą wiarę. Whatever power is troubling the church. Jakakolwiek moc jest kłopotem dla Kościoła w dzisiejszych czasach. Here are the facts. Takie są fakty. God reigns. Bóg panuje. The Lord reigns. Jehovah reigns. Jahwe, Pan panuje, jest królem. Even when difficulties come and touch our lives and touch our nation. Nawet kiedy przychodzą problemy, dotykają naszego życia, naszego narodu. Nothing changes in heaven. W niebie nic się nie zmieni. The facts in the Bible don't change. Fakty w Biblii się nie zmieniają. Nothing that happens on earth can change this fact that the Lord reigns. Nic, co dzieje się na ziemi, nie może zmienić tej prawdy, że Bóg panuje, że On wciąż panuje. So don't let your feelings cloud the issues. Więc nie pozwólcie, aby te wasze uczucia przysłoniły tę kwestię. Because we can be up and down, all of us. Ponieważ możemy mieć wzloty i upadki, wszyscy. We can be going along and something happens and our life is shattered. Może się tak zdarzyć, że w trakcie naszego życia coś się przydarzy i nasze życie jest tym dotknięte. But note in verse 1, he reigns with majesty. Ale zwróćcie uwagę w pierwszym wersecie, że On panuje w dostojności. He is not only clothed in majesty. Nie tylko odział się w dostojność. He is majestic in every sense of the word. Jest dostojny, jest majestatyczny w każdym sensie tego słowa. Even before he surrounded himself with holy created angels. Nawet zanim otoczył siebie stworzonymi świętymi aniołami. He was glorious. Był wspaniały, pełen chwały. He is glorious. Jest pełen chwały. And he always will be glorious. I zawsze taki będzie. And he dwells in glory. I on mieszka w chwale. And of course, when we speak of his majesty, sometimes we can feel at a loss for words. Oczywiście, kiedy czasem mówimy o jego wspaniałości, dostojności, czujemy brak słów.
Who can measure his greatness and majesty? Kto mógłby zmierzyć jego wspaniałość, jego dostojność? In fact, could we turn to Romans chapter 11? I got this one. Yes. Mm-hmm. And verse 33. Paul, one of the most educated Christians ever, said this. Możemy otworzyć sobie list do Rzymian, 11 rozdział, 33 werset. I tam Paweł, jeden z najbardziej wykształconych chrześcijan, napisał coś takiego. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Now, I'm not going to say this with any sense of pride. Nie chcę, żebyście odebrali to jako jakąś dumę z mojej, czy pychę z mojej strony. But when our late queen, ale kiedy nasza do niedawna królowa Elizabeth celebrated special occasions, obchodziła jakieś specjalne okazje, she sometimes paraded through London in her special golden carriage. Ona paradowała w jej takim specjalnym, przeznaczonym na takie okazje, złotym powozie. And there was her entourage that went before and followed her. I razem z nią był tam obecny cały jej dwór, który szedł za nią. And the military bands and the guards and marching peoples. I wojsko i straże, maszerujący ludzie. And we sometimes wonder, you know, is there a nation on earth that can do pomp, as it were? I czasem jesteśmy like tacy dumni, zastanawiamy się, czy w ogóle jest jakiś inny naród na świecie, który może poszczycić się taką dostojnością, taką pompą. But it's all a shadow of the majesty and glory of our great God upon high. Ale to wszystko, ten przepych, to jest tylko cień takiego prawdziwego dostojeństwa i chwały naszego Boga na wysokości. It's just like a little window into the majesty of God. To jest tylko jak takie małe okienko, przez które można zobaczyć dostojność Boga. He reigns in majesty. Ponieważ On panuje w dostojności. The Lord reigns. Pan jest królem. But you notice also that in this verse 1, He reigns in strength. He has clothed Himself. I możemy tutaj również przeczytać w tym pierwszym wersecie o tym, że On panuje z mocą. Now it's not a borrowed strength. I to nie jest taka moc, taka siła, która byłaby jakaś zapożyczona, nadana przez kogoś innego. Ours is a borrowed strength. Nasza pochodzi z zewnątrz, tak? To jest coś, co dostaliśmy. Things change with old age. I te rzeczy się zmieniają, kiedy się starzejemy. And there are things that you cannot do that you once were able to do. Kiedyś mogliśmy robić różne rzeczy, ale kiedy się starzejemy, już nie są do nas dostępne. You're not as strong as you once were. Nie jesteś tak silny, jak kiedyś byłeś. But God is always strong. Jednak Bóg jest zawsze silny. And He clothes Himself with strength. On ubiera się w moc. And it is written like this. Jest napisane. Because He is opposed to evil. Ponieważ On sprzeciwia się złu. And He's always ready to come to the aid and protection of the church. I zawsze jest gotowy, aby nadejść z pomocą i chronić Kościół. He's always ready to come to our rescue. Zawsze jest gotowy, aby przybyć nam z pomocą. And He's there for us at all times. Jest przy nas w każdym czasie. The wonder of His creation. I ten cud Jego stworzenia constantly reminds us of His power and strength. Cały czas przypomina nam o Jego mocy i o Jego sile. And the psalmist reminds us of that the earth, the world is established and it cannot be moved. I o tym właśnie przypomina nam psalmista, pisząc, że świat jest przez Niego wzmocniony, także się nie chwieje. Things will change one day, of course. Kiedyś to się oczywiście zmieni. New heavens and a new earth. Będą nowe niebiosa, nowa ziemia. But until that time, the Lord is in control of this present world. Jednak do tego czasu Bóg ma pod kontrolą to, co się dzieje z tym światem. And the history of this world. I również historię tego świata. And we learn also in the second verse that He reigns forever. Również w drugim wersecie możemy się czegoś nauczyć, że On panuje od wieczności na wieczność. You are from everlasting. Jesteś Ty sam od wieczności. He reigned before time. On panował przed czasem. He reigns in time. Panuje w ramach czasu, w czasie. He will reign after time. Ale również kiedy czas przeminie, On dalej będzie panował.
And he always reigns because he's always existed. On zawsze panuje, ponieważ on zawsze istniał. It is always now with God. Przy Bogu to zawsze jest teraz. He lives in the dateless present. On żyje jakby w takiej teraźniejszości bez daty, poza czasem. And his existence isn't a subject of a series of tests that we must apply. Jego istnienie to nie jest jakiś podmiot, który to nie jest coś, co możemy sprawdzić za pomocą serii jakichś testów, coś, co możemy przetestować, zweryfikować. It's not something you can decide at universities with formulas and microscopes. Nie jest to coś, o czym moglibyśmy decydować na uniwersytetach, używając mikroskopu czy równań matematycznych. Creation confirms his existence. Stworzenie potwierdza jego istnienie. He made this world, this terrestrial ball. On stworzył ten świat, tę kulę ziemską. Along with the sky. Razem z niebem. It's the unbeliever's Bible. I to jest coś, co jest czasem nazywaną taką Biblią niewierzących. What we must do is to take this book, Bible. To, co musimy zrobić, to wziąć tą księgę. We need to read it. Musimy ją przeczytać. We need to believe it. I uwierzyć w nią. And we need to believe that God is. He exists. Would you read? I musimy uwierzyć w to, że Bóg jest, że On istnieje. Teraz przeczytam werset z listu do Hebrajczyków, 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i wynagradza tych, którzy Go poszukują. I ta księga mówi o tym, że nie tylko musimy uwierzyć w to, że On jest, że On istnieje. This book also speaks of God's self-existence. Ona mówi również o samoistnieniu Boga. In other words, he has life in himself. Czyli innymi słowy tym, że on ma życie sam w sobie. In John chapter 5. I z kolei w 5 rozdziale Ewangelii Jana, werset 26, możemy przeczytać takie słowa. Jan bowiem, jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i synowi, by miał żywot sam w sobie. I sometimes think of Jesus living in me. Czasem myślę sobie o Jezusie, który żyje we mnie. In the life of his people. W życiu jego ludzi, z obecnym he's our life support machine. On jest jak takie urządzenie podtrzymujące czynności życiowe. We owe him everything. Zawdzięczamy mu wszystko. God does not have it in himself to go out of existence. Bóg nie ma w sobie czegoś takiego, co mogłoby przestać istnieć. God reigns and he has no equal in heaven or on earth. Bóg panuje i nie ma równego mu na ziemi. He is incomparable. On jest nieporównywalny z czymkolwiek innym. Reigning with majesty. Panuje w dostojeństwie. Armed with strength. Jest wyposażony w moc. For the defense of his people forever and ever. Aby bronić swoich ludzi na zawsze i na zawsze. Amen. Amen. Now these are the facts. I to są fakty. Our feelings don't affect the biblical facts. Nasze uczucia nie wpływają na te fakty, na te prawdy biblijne. You may have had a rotten day, a bad day. Możesz mieć kiepski dzień. You feel wound up, problems at home. Czujesz się taki stłamszony, masz jakieś problemy w domu. But they don't affect the facts. Ale one nie mają wpływu na prawdę, na fakty. Life at times can often be like the back side of a large tapestry. Czasem nasze życie może przypominać jakby lewą stronę jakiegoś gobelinu. I'm sure lots of ladies have done a tapestry in the past. Na pewno niektóre panie może jakieś panie tworzyły jakieś gobeliny albo szydełkowały w przeszłości. And you look at the back of it and it's full of knots and it just doesn't make sense. Kiedy patrzycie na lewą stronę, to widzicie tam pełną węzełków i nitek i to właściwie nie ma żadnego sensu, nie ma wzoru. And life can be like that at times, full of knots and it just where's God in it all? I czasem życie może takie być, pełne jakichś takich węzełków, bez jasnego kształtu i celu. But you turn the tapestry around and you see the wonderful picture. Ale kiedy odwrócimy tą robótkę, czy ten gobelin na drugą stronę, widzimy piękny obraz, piękny wzór. And God is working out his purposes. W ten sposób właśnie Bóg przeprowadza swoją wolę. And in the world. W
świecie, with our lives, z naszym życiem, working all things together for the good of those who love God. I pracuje, współpracuje z tymi, którzy go kochają, ku dobremu. So let not your heart be troubled. Więc niech nasze serce nie będzie zatroskane. The Lord knows what he's doing. Pan Bóg wie, co robi. And they are under God's control, our circumstances. I Bóg jest, ma pod kontrolą wszystkie okoliczności. And that's what matters, ultimately. I tak naprawdę ostatecznie tylko to się liczy. What a comfort this is. Jakież to jest pocieszenie dla nas. To know that the Lord is sovereign. Abyśmy wiedzieli, że Bóg jest suwerenny. The Lord reigns. Że On panuje. Secondly, we read of the Lord's regal power. Po drugie, czytamy o władzy królewskiej Boga. Przeczytam jeszcze raz wersety 3 i 4 tego psalmu. Jahwe, rzeki podniosły swój głos, rzeki unoszą swe fale, lecz ponad głosy wielkich i potężnych wód, ponad bałwany potężnego morza, na wysokościach jest Jahwe. Did you catch in your translation? He's mightier. Czy uchwyciliście to? Nie jestem pewien, jak to jest w waszym tłumaczeniu, że on jest jeszcze potężniejszy, jeszcze bardziej doniosły. He's almighty. On jest wszechmocny. Greater than any power that we face. Większy niż jakakolwiek moc, z którą możemy się spotkać. Seen or unseen powers. Z mocami, które widzieliśmy i których nigdy nie widzieliśmy. You might have noticed in the reading the mention of water 3 times. Mogliście zauważyć, że tutaj tym, co czytaliśmy, woda została wspomniana 3 razy. You have rivers, I have the floods. My mamy rzeki, brat w tłumaczeniu ma wręcz powodzie, jakieś wielkie ilości wody, może morza, oceany. It reminds us that water does figure a great deal in the Bible. I to przypomina nam o tym, że woda często pojawia się w Biblii. The great oceans, for example. Wielkie oceany, na przykład. We think of the great global ocean that was used by God to bring judgment on the world in Noah's day. Przypomnijcie sobie o tym wielkim globalnym oceanie, który został użyty przez Boga, aby przeprowadzić sąd za dni Noego. The Red Sea. Morze Czerwone. Was a way of escape for the Israelites. Morze Czerwone było drogą ucieczki dla Izraelitów. The Mediterranean. Morze Śródziemne. Became a grave for Noah. Jonah. Morze Śródziemne stało się jakby grobem dla Jonasza. You read in Mark chapter 4 that the Sea of Galilee was a place of testing for the disciples. W 4 rozdziale Ewangelii Marka możemy przeczytać o tym, że Morze Galilejskie stało się takim miejscem próby dla jego uczniów. It's my experience that one of the most upsetting things in life can be a storm at sea. I z takiego mojego doświadczenia, że takim jednym z takich najbardziej niepokojących przeżyć w życiu może być przeżycie sztormu na morzu. I remember the lots of journeys in my life crossing the North Sea when I came to Poland with my family. North Sea or Atlantic? The North Sea. Pamiętam, kiedy byłem mały, wiele podróży, które odbyłem do Polski i wtedy przepływałem przez Morze Północne. And when my dad was in the Polish Navy, mój ojciec służył w marynarce polskiej. He always used to warn me about the great swells in the North Sea. I on zawsze opowiadał, ostrzegał mnie przed takimi wielkimi falami, które zdarzają się na Atlantyku. And the waves seem to lift up the ship almost to heaven sometimes in their fury. Czasem wydawało się, że te fale aż tak wznoszą, unoszą aż do nieba ten statek w swoim wzburzeniu. But John in his revelation, jednak Jan w swoim objawieniu pictures the sea in a different way. Używa obrazu morza w nieco inny sposób. Representing opposition. W tamtej księdze reprezentuje on sprzeciw. An evil. Zło. And sin. Grzech. An unrest. Niepokój. No wonder when John speaks of the final dwelling place of the church. Bez wątpienia, kiedy Jan mówi o takim ostatecznym miejscu zamieszkania dla kościoła. In Revelation chapter 21. W 21 rozdziale Księgi Objawienia. Be no more sea. Czytamy tam, morza już nie ma. And all opposition and difficulty and trouble will be removed one day. W cały ten sprzeciw, wszystkie problemy pewnego dnia zostaną usunięte. Now the psalmist uses similar language here.
I psalmista używa tutaj podobnego języka. And he builds up the picture. On buduje taki obraz. It's a threefold build up. To jest taki złożony budowla złożona z trzech części. Wave upon wave upon wave. Fala na fali, albo rzeka za rzeką za rzeką. Of wickedness and evil aimed at the church. Zła i zepsucia. And the world foams like the foam of great waves crashing on a beach. I ten świat się tak pieni, jak takie wzburzone fale, które uderzają o brzeg. The floods have lifted their voices, you note in verse 3. Te rzeki czy te morza podnoszą swój głos. Sometimes the voice is loud. Czasem ten głos jest głośny. Threatening. Taki mający na celu zastraszenie kogoś. Insulting. Obraźliwy. Sometimes it's a whisper. A czasem jest to tylko szept. A mocking look. Takie drwiące spojrzenie. A sneer. Szyderstwo. From your friends or your family. Na przykład pochodzące od waszej rodziny albo przyjaciół. A wagging of the head. Albo they did that to Jesus, didn't they? Potrząsanie wagging. Głowami. Przecież kiedy widzieli Jezusa na krzyżu, tak? Co robili? Potrząsali głowami, prawda? Sometimes the voice comes from government. Czasem ten głos może pochodzić ze strony rządu. Police. Policji. The established church, takiego tradycyjnego, skostniałego kościoła, our neighbors, sąsiadów, work friends, przyjaciół z pracy, family, rodziny. And people raise their voices against the church, like the voice of great waves. Ludzie wznoszą ich głosy przeciwko kościołowi, jak taki głos wielkich fal. And we can feel helpless at times. Możemy się czasem czuć bezradni. We seem to be in the minority all the time. Wydaje się, że jesteśmy w mniejszości. And we can feel like the salmon fish always swimming up the tide. Uphill, it seems. Możemy czasem się czuć jak łosoś, który cały czas płynie w górę rzeki pod prąd. We swim against worldly attitudes. Płyniemy przeciwko takim światowym postawom. You see, we're Christians. We read this book. Jesteśmy chrześcijanami, czytamy tę księgę. We have different values. Mamy inne wartości. And this inevitably brings us on a collision course with people. I to w taki nieunikniony sposób prowadzi nas na kurs kolizyjny z innymi ludźmi. Simply because we see things from heaven's point of view. Po prostu dlatego, że my patrzymy na rzeczy z innej perspektywy, z perspektywy nieba. And we swim against world religions. Płyniemy pod prąd światowym religiom. Because we believe there is only one way to heaven. Ponieważ wierzymy, że jest tylko jedna droga do nieba. Through one man, not a lady. Jest tylko jeden człowiek, nie kobieta. I am the way, the truth and the life, said Jesus. On powiedział, ja jestem prawdą i życiem. If only there were two ways. Gdyby tylko były dwie drogi. People like the idea of that. Ludzie lubią ten pomysł, tak? Że jest więcej alternatyw. Creature power. Moc stworzenia. So I've got a say in all of this and I'm in control of all this. To ja sam mam kontrolę nad tym wszystkim. It's not true. To nie jest prawda. If we know God, it's because of his wonderful grace upon our lives. Jeżeli znamy Boga, to tylko dzięki jego wielkiej łasce, która okazała się w naszym życiu. Because we were chosen before the foundation of the world. Ponieważ zostaliśmy wybrani przed założeniem świata. We swim against pluralism. Płyniemy naprzeciw pod prąd pluralizmowy. In other words, we swim against every ism because of the uniqueness of Christianity. Czyli innymi słowy, można powiedzieć, że sprzeciwiamy się tak naprawdę każdemu izmowi ze względu na wyjątkowość chrześcijaństwa. Which is in sharp contrast to the belief systems of the world. Który jest w takim ostrym kontraście do wierzeń tego świata. Think of all the different ideas about God and salvation. Pomyślcie o tych wszystkich różnych pomysłach, które ma świat na temat Boga czy drogi zbawienia. But God can silence all of these voices very quickly and bring a great calm. Jednak Bóg może uciszyć wszystkie te głosy bardzo szybko i przynieść uciszenie, spokój. God controlled when Noah's flood started and ended. That's very clear in Genesis. Bóg kontrolował to, kiedy
za dni Noego zarówno zaczął się, jak i kiedy się skończył. God silenced the Egyptians that chased the Hebrews when the Red Sea came crashing down over them and they were quiet. Bóg uciszył również Egipcjan, kiedy zamknął nad ich głowami Morze Czerwone, uciszył ich. God calmed the Mediterranean when Jonah went overboard into the water. Bóg również uciszył Morze Śródziemne, kiedy Jonasz został wyrzucony za burtę. You read in Mark 4 how Jesus calmed the storm on Galilee with a word. Możemy również przeczytać w 4 rozdziale Ewangelii Marka, w jaki sposób Jezus jednym słowem uspokoił całe jezioro. It's a great storm. To był wielki sztorm. A great word. I wielkie słowo. Then a great calm. I wielki spokój, tak po prostu. And God can act very quickly in our lives. Bóg może zadziałać bardzo szybko w naszym życiu. So it doesn't matter how stormy life gets. Więc to nie ma znaczenia, jak bardzo gwałtowne staje się nasze życie. Remember, God is on His throne. Pamiętajmy, że Bóg jest na Jego tronie. Ruling events from heaven. I zarządza zdarzeniami, panuje nad zdarzeniami z nieba. I pewnego dnia, już wkrótce, on uciszy wszystkie te głosy. He is always all powerful. On jest zawsze wszechmocny. He is not limited in any way. Nie jest w żaden sposób ograniczony. You cannot add to his power, you cannot subtract from his power. Nie da się nic dodać do jego mocy, nie da się nic wziąć, odjąć z jego mocy. We read in Revelation 19, verse 6. Możemy przeczytać w Księdze Objawienia 19:6. The Lord omnipotent reigns. Że Bóg wszechmocny, wszechmogący panuje. And he uses his power when and where he pleases. I używa swojej mocy kiedy i gdzie ma ochotę. And regarding the onslaught of evil against his church and the problems of the temptations we face. I kiedy weźmiemy pod uwagę taki atak zła przeciwko Kościołowi, listen to Paul. Posłuchajmy tego, co Paweł ma do przeczytania. In Corinthians, right? Yeah. Pierwszy list do Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. When men boast of what they are going to do, kiedy ludzie przechwalają się tym, co są w stanie zrobić, fire nuclear weapons at you, mogą was wycelować broń nuklearną, and cause terror in the hearts of many, mogą spowodować terror w wielu sercach. And when Pilate threatens Jesus and tells him what he's going to do with him, kiedy Piłat stara się zastraszyć Jezusa i straszy go, co może z nim zrobić? Jesus reminds us and assures us that any power they have is borrowed. I wtedy Jezus przypomina i zapewnia nas, że wszelka moc, którą oni dysponują, to jest moc dana im z zewnątrz. Listen to what Jesus said to Pilate. Posłuchajmy tego, co Jezus powiedział do Piłata. To jest Jana 19, werset 11. Odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. So the floods lift up their voices. A więc te rzeki, te oceany podnoszą swoje głosy. The world shouts at Christians. Świat wrzeszczy na chrześcijan. But whose voice are you going to listen to? Natomiast czyjego głosu będziemy słuchać? Whose voice? This is the voice we must listen to. To jest głos. Głos, którego powinniśmy słuchać. Boże słowo. Then finally. I ostatni punkt, który chciałem poruszyć. Thirdly, the Lord rules. Po trzecie, Bóg panuje. Okay. In verse 5, let's read that. I przeczytam werset 5 jeszcze raz. Twoje świadectwa pozostają mocno uwiarygodnione. Świętość jest ozdobą twojego domu. Jahwe na długie dni. How blessed we are to have the Bible. Jak bardzo jesteśmy błogosławieni, że mamy Biblię. To be able to read of these facts. Że możemy czytać o tych prawdach. Christianity is based on facts, not feelings. Ponieważ chrześcijaństwo jest oparte na faktach, a nie na uczuciach.
And this, his precious word is a glorious book of truth. Jego cenne słowo jest chwalebną księgą prawdy. The truth about what is happening in the world. Prawda na temat tego, co się dzieje w świecie. Sometimes we see on the news channels. Czasem na kanałach z wiadomościami możemy. They may be reporting, listening live into the United Nations. Na przykład możemy zobaczyć przekaz na żywo z jakiegoś spotkania Rady Narodów Zjednoczonych. Na przykład. And an ambassador of a particular country starts to speak. I przedstawiciel jakiegoś kraju wstaje, zaczyna mówić. Then the news channel turns down the volume so you can't hear. I wtedy ten kanał, ci, którzy zarządzają tym kanałem, wyciszają głos tego człowieka. And they'll say, well, that's not true. This is what you must believe. I oni powiedzą, nie, to nie jest prawda, to nie jest to, w co powinniście wierzyć. As if they've got the monopoly on the truth. Tak jakby mieli monopol na prawdę. The Bible is the source of truth. Biblia jest źródłem prawdy. The Bible teaches us why things are happening, why we must expect these things to happen. Biblia mówi nas o tym, co się zdarzy, dlaczego powinniśmy oczekiwać pewnych wydarzeń. Now, just looking in verse 5. I kiedy popatrzymy na ten werset 5. His word is very sure. Your testimony is very sure. Jego słowo, jego świadectwa pozostają, są bardzo wiarygodne. It reminds us that scripture is reliable. Przypomina nam o tym, że pismo jest wiarygodne. Incorruptible. Że jest nieomylne. It doesn't need additions. Nie potrzebuje żadnych uzupełnień. It doesn't need extra sources of revelation. Nie potrzebuje dodatkowych źródeł objawienia. The psalmist here intends to comfort us by assuring the church that God's word is true and reliable. Psalmista chce pocieszyć nas poprzez to, że zapewnia nas, że Boże słowo jest prawdziwe i wiarygodne. Whatever opposing voices say. Cokolwiek te przeciwne głosy by nie mówiły. We need to listen to this voice. Musimy słuchać tego głosu. There's a verse in Hebrews. Jest taki werset w liście do Hebrajczyków, który mówi o tym, że nasza nadzieja jest niewzruszona i pewna. And the Bible is like that. I Biblia również jest taka. Steadfast and sure. Niewzruszona i pewna. So when you encounter difficult moments, więc kiedy napotykacie trudne momenty, read this book. Czytajcie tę księgę. Believe what it says. Uwierzcie w to, co ona mówi. The Lord is reigning. Bóg panuje. And he's working all things together for your good. I on współdziała we wszystkim ku waszemu dobru. We also read that his word is intended for the holiness of his people. Czytamy również o tym, że jego słowo jest zamierzone po to, aby dać świętość jego ludowi. It speaks of holiness here. Holiness. Ten werset piąty mówi tutaj o świętości. Somebody, one of the Puritans once said. Jeden z Purytan kiedyś powiedział. That if all of God's attributes were like stones in a golden crown. Że gdyby wszystkie atrybuty Boga były jak szlachetne kamienie w koronie. His holiness shines brightest. To jego świętość świeciłaby najjaśniej. His word is holy. Jego słowo jest święte. Remember what Paul said to young Timothy, how he learned about God from the holy scriptures, the holy Old Testament. To właśnie to powiedział Paweł do młodego Tymoteusza, kiedy tamten czytał Stary Testament, uczył się słowa Bożego ze Starego Testamentu. He is holy. God is holy. On, Bóg jest święty. Many times we read about the holy one. Wiele razy w Biblii czytamy o świętym. Or phrases, he is incomparable. Who is there like God? Albo takie wyrażenia, że on jest, nie da się go porównać z niczym innym. Któż jest jak Bóg? His spirit is holy. Jego duch jest święty. We read that. Również o tym możemy przeczytać. His son is holy. Jego syn jest święty. Because we read in Hebrews, he is the express image of the Father. Ponieważ czytamy w liście do Hebrajczyków, że on jest obrazem swego ojca. But his people are to be holy. Jego lud, jego ludzie również powinni być święci. And this is God's intention for us. Taki jest Boży zamiar dla nas.
Listen to what Peter says. Przeczytajmy, co mówi, co pisze na ten temat Piotr w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, wersety 15 i 16. Lecz wzorem świętego, który was powołał, i wy bądźcie święci we wszelkim postępowaniu. Gdyż napisano, będziecie święci, bo ja jestem święty. In all your conduct. W całym swoim postępowaniu. Every area of our lives. Każdy obszar waszego życia. Not just what we do and say, but the way we think and the way we move and our motives. Nie tylko to co robimy czy mówimy, ale nawet to, o czym myślimy, albo nasze zamiary, nasze motywacje. Be holy as I am holy. Mają być święte, tak jak On jest święty. But His word is also intended for the happiness of God's people. Jednak Jego słowo jest również zamierzone, aby dać szczęście Jego ludowi. Because it says holiness adorns your house. Ponieważ tutaj czytamy o tym, że świętość jest ozdobą Twojego domu. How blessed we are to be here today. Jak bardzo jesteśmy błogosławieni, że możemy tutaj the dzisiaj być. The latest moment of our lives to hear these things. To mogą być ostatnie momenty naszego życia, aby usłyszeć o tych rzeczach. There are thousands and thousands out there. I również dla tysięcy i tysięcy, które są na zewnątrz. Do you not sometimes think and wonder? Czasem tak myślę, o tym zastanawiam się. Why me with the choice of the world? Dlaczego to akurat ja zostałem wybrany z całego świata? What grace has been showed to us? Jak wielka łaska została nam okazana w ten sposób. That we should be called the children of God. Że możemy być nazwani dziećmi Boga. John 1 John chapter 3 begins. Behold, what manner of love is this? Pierwszy list Jana. Which? 1 John 3:1. Rozdział 3 pierwszego listu Jana rozpoczyna się właśnie od takiego stwierdzenia. Patrzcie, jaką miłość okazał wam nam Ojciec. See how it begins. Behold. Zobaczcie, jak ten werset się rozpoczyna. Patrzcie. It's one of the ways the Bible preaches itself. To jest taki sposób, w jaki Biblia ogłasza swoje prawdy. It adds light and warmth. It adds light and warmth. To ona nadaje światło. To the fact. Ona oświetla te prawdy, te fakty takim światłem. That we're the children of God. Że zostaliśmy nazwani dziećmi Boga. And such an offer of grace is extended to us all here this morning, because the Bible also says, whoever calls on the name of the Lord, fact shall be saved. I ta oferta, ta propozycja jest rozszerzona dzisiaj dla wszystkich, jest dostępna dla wszystkich, ponieważ Biblia mówi, że ktokolwiek wezwie, będzie zbawiony. Well, may this psalm bless you today. Niech ten psalm będzie dla was dzisiaj takim błogosławieństwem. He reigns. On panuje. His regal power. On ma królewską moc. He rules through his providence. On panuje poprzez jego opatrzność. Which personalizes his dealings with us, providence. Która jest takim uosobieniem tego, w jaki sposób on z nami postępuje. And he rules especially through his word, because this book shows us how to live, tells us. I on sprawuje tą władzę przede wszystkim przez swoje słowo, ponieważ to ono pokazuje nam, jak powinniśmy żyć. So may these facts settle your hearts. Więc niech te prawdy, niech te fakty uspokoją wasze serce. Help you to keep life in perspective. I niech one pomogą wam utrzymać wasze życie w takiej właściwej perspektywie. God knows what he's doing. Bóg wie, co czyni. How blessed we are to have the Bible. Jak bardzo jesteśmy błogosławieni, że mamy Biblię. Like a spiritual compass to guide us to heaven. Jak taki duchowy kompas, który nas prowadzi do nieba. And may we also be blessed. I jesteśmy również pobłogosławieni. By the fact that these words. Przez to, że te słowa. They remind us of Jesus. Te słowa przypominają nam o Jezusie. The eternal word.
o tym wiecznym słowie, who was with God in the beginning, który, and the agent of the creation, the world that we live in. Który był z Bogiem już na samym początku. On był uczestnikiem stworzenia. Who 2000 years ago, który 2000 lat temu, for our sakes, ze względu na nas, he was submerged on the cross, został jak gdyby zanurzony w cierpieniu krzyża. With the tumult of evil spoken of here. W takim zgiełku zła, w takich złych głosach, o których dzisiaj mówiliśmy. Which included our sins. Które zawierają również w sobie nasze własne grzechy. And when he had exhausted the wrath of God for our sins, i kiedy on już zaspokoił gniew Boży za nasze grzechy, he rose victoriously from the dead. On zwycięsko powstał ze śmierci. Even into the heavens. A nawet wstąpił do niebios. And now our risen Savior. I teraz jest naszym zmartwychwstałym Zbawicielem. Jest w niebie. For us, dla nas. So that we one day can go to be with him. Abyśmy my również kiedyś mogli pójść i tam i być razem z Nim. Whatever we feel, cokolwiek czujemy, this is a fact. Taki jest fakt. Even if we feel conscious of our sins and our failings, kiedy nawet jesteśmy świadomi naszych upadków, naszych grzechów, and we all let God down. I bo przecież wszyscy czasem zawodzimy Boga. Far more than we realize sometimes. Czasem znacznie bardziej niż zdajemy sobie sprawę. But if we have trusted Jesus to be our Savior, ale jeżeli ufamy Jezusowi jako naszemu Zbawicielowi, there is no condemnation to those who are in Christ. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. God has no plans to condemn you. Bóg nie ma planów, aby was potępić. And our justification, i nasze usprawiedliwienie, is a daily reality. To jest taka codzienna rzeczywistość. It's not dependent on how we feel, nie zależy to od naszego samopoczucia, but what God thinks and what God has said. Ale na tym, co Bóg myśli i co On powiedział. Amen. Amen.